Transmisja mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika w Ostrówkach. Przewodniczy ksiądz Krzysztof Piórkowski. Pierwotny kościół drewniany w Ostrówkach pochodzi z 1595 roku. Obecna świątynia wzniesiona została w 1743 roku w stylu barokowym. Uszkodzona w czasie działań wojennych, odnawiana i upiększana. W centralnym miejscu zabytkowego, rzeźbionego ołtarza głównego znajduje się obraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, patrona parafii. Na zasuwie zaś obraz z wizerunkiem Matki Bożej Różańcowej. Obok umieszczono figury świętego Wojciecha i świętego Stanisława. Prawy, drewniany i złocony ołtarz boczny przedstawia Jezusa ukrzyżowanego. Lewy poświęcony jest świętemu Józefowi. W kościele znajdują się relikwie patrona parafii oraz świętego Jana Pawła II. Wystrój wnętrza świątyni uzupełniają ambona i chrzcielnica, stacje drogi krzyżowej, zabytkowe obrazy i organy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z wami. I z Duchem Twoim. Drodzy moi, stajemy na Eucharystii w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Dawniej w tradycji nazywaliśmy ją niedzielą przewodnią. I to jest ten szczególny czas, kiedy Kościół raduje się z tego, że Chrystus zmartwychwstał. Włączajmy nasze intencje w tę liturgię Eucharystii, prosząc o to, aby Bóg przychodził do nas ze swoim Słowem i ze swoją łaską. A dzisiaj w tej liturgii, poza parafianami świętego Stanisława w Ostrówkach, uczestniczą też wierni z parafii lubelskich, rzeszowskich, kieleckich i bydgoskich. Wraz z księdzem proboszczem w tej Eucharystii polecamy dobremu Bogu wszystkie intencje naszych parafian. Także polecamy wszystkich zmarłych dobrodziejów naszej parafii w Ostrówkach. A świadomi tego, że codziennie grzeszymy, prośmy teraz Boga, by się zmiłował nad nami i nad naszymi powszednimi grzechami. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu. Pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim imieniem tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Oto Słowo Boże. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Niech dom Izraela głosi Jego łaskę na wieki. Niech dom Araona głosi Jego łaskę.
łaska na wieki. Niech wyznawcy Pana głoszą, Jego łaska na wieki. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. Ciężko mnie Pan ukarał, a na śmierć mnie nie wydał. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się nim i weselmy. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził. I każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania. Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i ducha. Nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Oto Słowo Boże. Odkupił swe owce.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przybywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znów rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mojego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, drodzy parafianie, ale dzisiaj również wy wszyscy kochani, którzy łączycie się z nami duchowo za pośrednictwem telewizyjnej transmisji. Niedziela Miłosierdzia Bożego. Tą drugą niedzielę po uroczystości zmartwychwstania, tak jak przez cały tydzień podążamy ścieżkami apostołów, kobiet, innych uczniów, aby odkrywać, aby poznawać Jezusa zmartwychwstałego. Dzisiaj na tej drodze w sposób szczególny święty Jan, bo jego Ewangelię wysłuchaliśmy, stawia nam jednego z apostołów, Tomasza. Kiedy patrzymy na ten dzisiejszy fragment Ewangelii, widzimy, że apostołowie zamknięci są w wieczerniku.
Jan podkreśla dwukrotnie, nie tylko z tego względu na pewno, ale pewnie również też, że drzwi były zamknięte. W innym tłumaczeniu usłyszymy, oprócz tego, że drzwi były zamknięte, że apostołowie byli zalęknieni, pełni strachu. Co nas interesuje? Wśród tych apostołów, już teraz tylko 11, nie ma Tomasza, jest ich 10. Pismo Święte, Janowe, nie tłumaczy, dlaczego go nie ma. Możemy poszukiwać różnych odpowiedzi. Może apostołowie byli tak przestraszeni, że wbiegli do wieczernika, zamknęli drzwi, a Tomasz nie zdążył, tak jak czasem widzimy na filmach, szczególnie tych dla dzieci. Możemy powiedzieć, że był tak zrezygnowany, że być może zdecydował pójść w ogóle swoją drogą. Ale poszukując tych odpowiedzi, możemy również dojść i do takiej, że Tomasza nie ma dlatego, że czuł pewien niepokój. Ten niepokój w jego sercu, ale zapewne w jego umyśle, nie pozwolił mu pójść z pozostałymi 10 i dać się zamknąć w wieczerniku, truchleć ze strachu. Możemy przypuszczać, budując naszą wiarę, że Tomasz, usłyszawszy już niektóre przykazy, przecież Maria Magdalena, czytamy to w uroczystość, była u samego rana u grobu. Być może już to słyszał, może słyszał inne przekazy, że pusty grób, być może plotka poszła po Jerozolimie już. I Tomasz, jako jeden, który spędził z Jezusem 3 i był świadkiem tych ostatnich wydarzeń, 3 ostatnich dni, postanowił pójść to sprawdzić. Pójść zobaczyć grób. Pójść zobaczyć, co mówią na Jerozolimie. Postanowił pójść, bo był napełniony, ja bym tak to powiedział, pozytywnym niepokojem. I może właśnie dlatego będę się upierał, że coś w tym, co powiedziałem, jest, że dzisiejszy opis Ewangelii, święty Jan mówi, że po 8 powrócił do apostołów. Ten niepokój i zasłyszana wiadomość, że Jezus był w wieczerniku, przyprowadza go z powrotem do grona apostołów, do grona formującego się Kościoła. I tam, w pierwszym kościele, 8, to ważne, bo 8 to niedziela, pamiątka zmartwychwstania, to dzień łamania się chlebem. To, co my robimy teraz. Przychodzi Jezus i mówi do Tomasza: odrzuć niepokój, nie biegaj. Stań tu przy mnie i mnie dotknij, bo się pozwalam. Jeżeli chcesz sprawdzić, włóż palec, włóż rękę i nie bądź niedowiarkiem. To też ciekawe słowo, bo niedowiarek to nie jest to samo, co niewierzący. Zaufaj, uwierz. I Tomasz wykrzykuje: Pan mój i Bóg mój. To ważne, moi drodzy, bo w niedzielę Miłosierdzia Bożego zwracamy bardzo często uwagę na to, co jest w pierwszej części tej dzisiejszej Ewangelii. Zwracamy uwagę na to, że Chrystus daje władzę odpuszczania grzechów. Ale nie możemy pominąć, że żeby dojść do tego, co jest na początku, trzeba przeżyć to, co jest na końcu tej dzisiejszej Ewangelii. Trzeba najpierw spotkać Chrystusa. Jeżeli mówimy dzisiaj o miłosierdziu, to trzeba również pamiętać, że miłosierdzie Boże objawia się w tym, że Chrystus został z nami w sakramentach, w Eucharystii.
i Tomasz, dzisiaj powiemy święty, w czasie łamania chleba nie tylko spotyka Jezusa, ale wyznaje wiarę. Pan mój i Bóg mój. I my niejednokrotnie, drodzy bracia, drogie siostry, targani jesteśmy podobnym niepokojem jak święty Tomasz. Często biegamy tu, idziemy tam, przykładamy ucha do tego, do innych wiadomości. Często mówimy, komu zaufać, w co uwierzyć, co jest prawdziwe. Często, posługując się Pismem Świętym, brakuje nam tego zawierzenia Maryi ze zwiastowania. Pasterzy, którzy na jakiś głos z nieba idą, by znaleźć Mesjasza. Zaufania mędrców, którzy na znak gwiazdy wyruszają w podróż życia. Często brakuje nam tego zaufania setnika spod krzyża, który wyznał wiarę, czy nawet dobrego i jednocześnie świętego Łotra, który w ostatniej chwili mówi: wspomnij na mnie, Jezu. Ale drodzy, zebrani tu w kościele i łączący się duchowo, my tworzymy Kościół ósmego dnia. Czyli Kościół, który gromadzi się na sprawowaniu Eucharystii. Kościół, który gromadzi się na łamaniu chleba. I tak jak Tomasz, przychodzimy tutaj, by nie tylko spotkać Jezusa, ale przychodzimy również, a może przede wszystkim po to, by spotykając, wykrzyknąć: Pan mój i Bóg mój. I to jest również to miłosierdzie, którego my wszyscy dostępujemy, a które dzisiaj pragniemy tą niedzielą uczcić. Imię Tomasz lub, jak mówi święty Jan Didymos, to samo imię, tyle że wyrażone w dwóch językach, a znaczy dokładnie to samo, bliźniak. Kiedy dzisiaj słyszymy tą opowieść o świętym Tomaszu, zapragnijmy nie tyle, by Tomasz był naszym bliźniakiem, ale zapragnijmy, byśmy my zechcieli być bliźniakami Tomasza. I nie w niepokoju, w bieganiu, w szukaniu, w sprawdzaniu, ale byśmy byli bliźniakiem Tomasza w wyznaniu jego wiary: Pan mój i Bóg mój. Spotykamy Chrystusa, zaraz do nas przyjdzie. Niech to będzie dla nas wszystkich chwila i moment najważniejszy w życiu, wyznania wiary, całkowitego zaufania Bogu i pójścia za Nim. Nie przegapmy tej kolejnej szansy, kiedy Jezus daje się poznać. Wołajmy: Pan mój i Bóg mój. Amen. Złóżmy teraz wyznanie naszej świętej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga Ojca, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. Zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Panie i Ożywiciele, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków, wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Naszą modlitwę, nasze prośby i intencje przedstawmy teraz dobremu Bogu. Panie nasz Boże, umocnij mocą Ducha Świętego głoszących Ewangelii misjonarzy miłosierdzia. Niech ich działalność przyczynia się do naprawy życia. Ciebie prosimy. Panie nasz Boże, obdarz mądrością spowiedników i kierowników duchowych. Niech ich posługa w konfesjonale będzie przyjmowana przez wiernych z wdzięcznością. Ciebie prosimy. Panie nasz Boże, wzmacnij gotowość do pojednania i odnowy relacji w małżeństwach i rodzinach. Niech to, co zostanie uzdrowione, umocni je i połączy. Ciebie prosimy. Panie nasz Boże, pociesz chorych, niech w przyjmowanych sakramentach oraz obecności zatroskanych doświadczył Twojej miłości i troski. Ciebie prosimy. Panie nasz Boże, okaż miłosierdzie naszym zmarłym, polecanym w tej mszy zmarłym parafianom i dobrodziejom. Niech wejdą na ucztę zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Panie nasz Boże, daj nam obecnym i wszystkim tworzącym naszą wspólnotę parafialną odwagi w codziennym praktykowaniu czynów miłosierdzia. Niech napełnimy się ich radością z okazanej innym miłości. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który dajesz nam siebie w Twoim zmartwychwstałym Synu, wysłuchaj modlitwy, które z wiarą do Ciebie zanosimy, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę za mną Twoją, na cześć Chwalu swojego imienia, a także na życie. Panie nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie, przez wyznanie wiary i chrzest święty osiągnęli wieczne szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą.
Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Stanisławem, biskupem męczennikiem, patronem naszej parafii i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Kazimierza, jego biskupa pomocniczego Grzegorza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą, w miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Zmiłuj się nad nami, Panenku Boże.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Thank you.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkanocnego sakramentu, któryśmy przyjęli, nieustannie trwało w naszych duszach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Kochani, kilka podstawowych przypomnień jeszcze na ten tydzień, który rozpoczynamy dzisiejszą niedzielą. Jeszcze raz przypomnę, że jest to Niedziela Miłosierdzia Bożego. Święta Faustyna pisze w dzienniczku słowa Pana Jezusa: pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętym miłosierdzia. W dniu tym wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego. W tym dniu otwarte są wszystkie opusty Boże, przez które płyną łaski. Zachęcam wszystkich drogich parafian, wszystkich tych, którzy łączą się z nami duchowo, o tym, aby dzisiaj powrócić do modlitwy jeszcze o godzinie 15, w godzinie miłosierdzia, zwrócić swoją myśl, swoje serce do Jezusa Miłosiernego. Tutaj u nas w Kościele o 15 koronka, a także msza święta. Przypominam również, że w najbliższy piątek, 16 kwietnia, godzinki do Matki Bożej Szkaplerznej oraz nowenna do świętego Jana Pawła II o godzinie 17.30. Rozpoczynamy również i trwamy w okresie wielkanocnym. Przypominam o spowiedzi, o komunii wielkanocnej. Za tydzień w niedzielę po mszy świętej o godzinie różańcowej, po mszy świętej o godzinie 9, zmianka różańcowa. Zapraszam wszystkich modlących się w kołach Żywego Różańca, a także wszystkich tych, którzy modlą się na różańcu do wspólnej modlitwy. Wszystkim tutaj obecnym, wszystkim, którzy modlą się z nami duchowo, dziękuję za wspólną modlitwę, za wspólny czas, który poświęciliśmy rozważaniu Słowa Bożego, a także łamaniu chleba, tej największej pamiątki, jaką zostawił nam sam Chrystus. Wraz z księdzem Krzysztofem, dzisiejszym celebransem, wszystkim tutaj obecnym parafianom, gościom, wszystkim przed telewizorami życzymy dobrej niedzieli, życzymy dobrego tygodnia, zdrowego, błogosławionego, spokojnego i życzymy, tak jak rozważaliśmy w dzisiejszym słowie, abyśmy stawali się bliźniakami Tomasza, nie w niepokoju, ale w wyznawaniu wiary. Wszystkim z głębi serca szczęść Boże. Pozwolę sobie również podziękować telewizji Lublin za to, że zechciała do nas przyjechać i przeprowadzić tą transmisję i w ten sposób umożliwić, mamy nadzieję, licznym udział, przynajmniej ten duchowy w tym szczególnym czasie, udział w naszych świętych tajemnicach. Dziękujemy bardzo. Prosimy o błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja.
miłość i miłosierdzie moje nie zna granic. Największą miłość i przepaść miłosierdzia poznaję we wcieleniu Słowa, w Jego odkupieniu. I tu poznałam, że ten przymiot jest największy w Bogu. Facebook TVP3 Lublin Flash. Wszystko, co najważniejsze i najciekawsze w naszych mediach społecznościowych. Zdjęcia, filmy, komentarze. Bądź z